Dariusz Klimczak, członek Zarządu Województwa Łódzkiego, odpowiedzialny za politykę zdrowotną, to gość Strefy FM Piotrku. Witamy panie marszałku. Dzień dobry państwu. Dzień dobry, również mówi Beata Hołbowicz-Stachaczyk. Panie marszałku, ma pan dla nas, dla piotrkowian, dla mieszkańców tego regionu dobrą wiadomość. Dostaniemy kolejne pieniądze na zdrowie. Tak, a ściśle mówiąc na nasz szpital wojewódzki w Piotrkowie, wczoraj podczas sesji Sejmiku Województwa Łódzkiego przyznaliśmy kolejne już pieniądze, tym razem 400 tysięcy złotych na remont i dostosowanie do wszelkiego rodzaju wymogów unijnych i ministerialnych oddziału ginekologiczno-położniczego. To już jest druga część ostateczna remontu. To są pieniądze, o które starał się od jakiegoś czasu pan dyrektor Konieczko. No i udało się. I mam nadzieję, że niebawem zostaną wszczęte wszystkie potrzebne procedury i w przyszłym roku już na początku będziemy mogli cieszyć się już z pełni wyremontowanego całego oddziału ginekologiczno-położniczego. Każdy, kto widział pierwszą część remontu, myśli, że na pewno będzie przekonany o tym, że jesteśmy w Europie. No właśnie, panie marszałku, często jest tak, że mówimy: Piotrków, dziura, trzeba jechać do większego miasta, często mamy na myśli Łódź, bo nasz szpital jest do niczego, ale okazuje się, że ostatnio niestety przy okazji katastrofy, okazało się, że chwalono bardzo ten szpital. Pan ma porównanie, pan interesuje się w ogóle, no, zarządza tą polityką zdrowotną. Jak pan ocenia, tak postarać się po prostu, proszę obiektywnie, jak pan ocenia ten nasz szpital wojewódzki tu w Piotrkowie? No to prawda, jako zarząd województwa nadzorujemy 18 szpitali naszych wojewódzkich, ale to nie znaczy, że nie mamy oglądu całej sytuacji ochrony zdrowia w województwie. Tych szpitali jest ponad 60 i bardzo często spotykamy się w kraju, więc tak naprawdę placówki znam w całym kraju. Jeżeli chodzi o porównanie Piotrków Trybunalski i województwo, to takie opinie, które pani zacytowała, no, dla mnie są zupełnie nieuzasadnione i z punktu widzenia sejmiku i zarządu województwa nie mają żadnych podstaw. Szpital piotrkowski jest od samego początku dobrze zarządzany i to widać po wynikach finansowych, stanie lecznictwa, obłożeniu łóżek i to także opinia instytucji niezależnej, czyli Narodowego Funduszu Zdrowia, instytucja, która płaci za wszystkie procedury i tamte pieniądze są z jej punktu widzenia są bardzo dobrze wykorzystywane, bo to nie sztuka jest mieć wpływ na decyzje osób, które przyznają pieniądze i zakupić sprzęt, wyremontować, rozbudować. To nie o to chodzi. Ta placówka oprócz tego, że ma leczyć ludzi, musi odpowiadać perspektywistycznie na zapotrzebowania demograficzne, przewidywać, analizować i te zakupy, które i inwestycje, które się czyni nawet nieraz w czasie wieloletnim, mają odpowiadać na przyszłe zapotrzebowanie. A ono jest labilne. W tym szpitalu się to sprawdza. Teraz, kiedy już mamy podsumowanie sprawozdań finansowych rocznych, już po analizach biegłych rewidentów, szpital piotrkowski jest w tej nielicznej puli placówek ochrony zdrowia województwa łódzkiego, które przynoszą zysk. I to jest dla nas najważniejsza informacja. Wiele jest takich placówek, które tak naprawdę funkcjonują dobrze, ale tylko dzięki temu, że bardzo duże pieniądze są przelewane z zarządu województwa. Szpital piotrkowski zawsze partycypuje w tych kosztach. Inżynieria finansowa kolejnych inwestycji to nie jest tylko dofinansowanie zarządu województwa, ale to są także pieniądze, które pozyskuje się z ministerstw, z fundacji, z innych środków i dlatego cenimy ten szpital. Panie marszałku, zapytam się, gdyby pan musiał się tu położyć, położył się by pan, czy szukałby pan innego szpitala? Gdybym musiał, na pewno bez żadnych obaw bym się tutaj położył. Zresztą, jeżeli mam robić sobie jakieś badania okresowe czy sprawdzające, zawsze to robię w Piotrkowie. W Piotrkowie i w Zgierzu. W Zgierzu dlatego, że to jest szpital, który ma no, dość kiepską kondycję finansową, ale ona wynika z decyzji w latach poprzednich. Natomiast bardzo dużego przeobrażenia dokonał. Ja dlatego często robię to, bo to także jest ważne dla innych. Dzisiaj pani pytała o ten oddział ginekologiczno-położniczy. Tutaj fama, dobra fama, dobre zdanie o takim oddziale. Jest kilka takich oddziałów, ale ten jest najbardziej podatny na takie działanie.
bardzo, bardzo korzystnie wpływa na funkcjonowanie szpitala. Jeżeli kilka pacjentek powie, że źle się czuło na takim oddziale, w obojętnie którym szpitalu, to fama bardzo szybko się roznosi i nikt nie chce się, jak to pani powiedziała, kłaść w tym szpitalu. Dlatego ważne jest, żeby dobrze mówić i rzetelnie przekazywać te informacje. Mamy jeszcze jeden szpital dosyć blisko, szpital w Bełchatowie. W jakiej kondycji jest ten szpital? Często piotrkowianie też korzystają z tego szpitala, nie tylko oczywiście piotrkowianie. No oczywiście, to na przykład można podać obszar kardiologiczny, kardiologii inwazyjnej, gdzie tutaj w Piotrkowie akurat kardiologię mamy, ale kardiologię inwazyjną tylko mamy w szpitalu w Bełchatowie i 60% pacjentów bełchatowskiej kardiologii to są pacjenci zamieszkali na terenie powiatu piotrkowskiego. W wielu innych przypadkach jest tak, że także się uzupełniamy. Ja pamiętam kilka takich chwil kryzysowych szpitala w Bełchatowie, kiedy miał on wsparcie szpitala piotrkowskiego i odwrotnie. Natomiast na wczorajszej sesji także zostały przyznane środki dla szpitala bełchatowskiego, głównie na sprzęt. Ten szpital zawsze był traktowany jako ten szpital bogaty, szpital, który jest w bogatym mieście, ale który ma bogatych sponsorów. Ale chyba jest inaczej, prawda, w tej chwili? Mamy wsparcie i kopalni, i elektrowni, i gminy Kleszczów, także starostwo powiatowe nam pomaga, miasto także jest tym naszym darczyńcą, natomiast potrzeby są tak ogromne, że na wczorajszej sesji musieliśmy także spore pieniądze przeznaczyć na ten szpital. Na sprzęt, który jest potrzebny do kontraktowania. Narodowy Fundusz Zdrowia często zmienia swoje wymagania, tak się potrzeby lecznictwa zmieniają, technika się unowocześnia i zawsze trzeba podążać za tym duchem czasu. Nieraz w szpitalu Bełchatowie, i sam to przyznaję, było tak, że zawsze, kiedy trzeba było dzielić te pieniądze na absolutnie najważniejsze potrzeby, mówi się, a szpital w Bełchatowie to jest ten bogaty szpital, jeszcze poczekajmy, jak następnym razem go dofinansujemy. Skończyły się te czasy i naprawdę trzeba wesprzeć ten szpital, żeby był w tej czołówce. Pamiętajmy, że szpitale wojewódzkie to są najbardziej specjalistyczne szpitale oprócz klinicznych i zawsze, kiedy jest najgorszy stan chorobowy, który wymaga konsultacji najwyższych rangą lekarzy, profesorów, kierujemy tam. No i my nie możemy o tym zapominać i musimy je wspierać. Czy zdaniem pana liczba tych szpitali wojewódzkich jest wystarczająca w tej chwili? Jest wystarczająca i uważam wręcz, że określone placówki można by było ze sobą połączyć. Na przykład jakie zdanie? To są te mniejsze placówki, które nawet statusu szpitala nie mają. Takiego lecznictwa stacjonarnego, Rafałówka, Sokolniki. Tutaj w naszych planach koncepcyjnych pojawiają się zapisy, że zasadne by było połączenie ich z większymi placówkami. Wtedy zmniejszyłoby się to jakieś około 15 placówek. Jeżeli to się udało w Łodzi połączyć szpital ginekologiczny, duży, sławny, Madurowicza, z szpitalem zabiegowym, jakim jest Pirogowa, to na pewno udałoby się kilkudziesięciołóżkowy szpital w Sokołówce, czy w Sokolnikach, czy w Rafałówce połączyć chociażby ze Zgierzem, Łagiewnikami, czy z Sierazem. A kto stawia największy opór? Nie, tutaj nie chodzi o opór, żadnych takich zdań nie ma. Tu chodzi o wielość spraw, które drążą nasze szpitale. Te mniejsze szpitale naprawdę dobrze funkcjonują, czy Pabian Med w Pabianicach. One naprawdę dobrze funkcjonują i one wywiązują się ze swoich obowiązków. Natomiast jeżeli byśmy załatwili te najpotrzebniejsze sprawy, chociażby w związku z wejściem pakietu nowych ustaw o lecznictwie, które determinują finanse organów założycielskich, to wtedy możemy przejść do tych mniejszych zadań, o których pani tutaj wspomniała, czyli racjonalizacji, bo wiadomo, że każdy szpital to jest administracja. Zawsze to można łączyć. Panie marszałku, bardzo panu bliskie jest Forum Młodych Ludowców. Jest pan prezesem zarządu. No, wybory w zasadzie tuż, pan stawia na młodych. Jak to jest z tymi ludźmi w PSL-u, młodymi ludźmi? Tak, no zawsze stawiałem na młodych ludzi, ale nigdy nie odmawiałem starszym pierwszeństwa do wykonywania określonych obowiązków. No ale chcą młodzi ludzie przychodzić do PSL-u? Chcą i my niedawno zawarliśmy porozumienie z naszą organizacją międzynarodową, bo i Platforma Obywatelska i Polskie Stronnictwo Ludowe należy do Grupy Europejskiej Partii Ludowej Europejskich Demokratów. I my także mamy swoją młodzieżówkę międzynarodową.
I tam, żeby wejść w układ stowarzyszeniowy, trzeba precyzyjne kryteria spełnić. Między innymi trzeba rzetelną liczbę członków podać. No właśnie, ilu teraz członków liczy Forum Młodych? To jest ponad 5 tysięcy osób w całym kraju, które są w wieku deklaracyjnym, czyli między 18 rokiem życia a 35. I takich jest wiele i coraz więcej nowych się pojawia. Przeważnie to są studenci, osoby, które już kończą studia, zajmują się pracą, no przechodzą już do tej starszej polityki, działają już w strukturach partyjnych. Natomiast czyli ludzie wykształceni jednak. Z naszych danych wynika, że Forum Młodych Ludowców jest więcej osób, które mieszkają w miastach niż na wsi. Nie, pytam się dlatego, że chciałabym się odnieść do tego, co powiedział pan Hoffman, kiedy powiedział, czy się pan właśnie czuje obrażony. Też chciałam się zapytać, jak do tego ustosunkowują się ci młodzi ludowcy, o których powiedział chłopki, gdy poszli do Warszawy, to zbaranieli. Może nie cytuję dosłownie, ale kontekst mniej więcej taki sam. A tu się okazuje, że no nie chłopki i chyba nie do końca zbaranieli, bo tam już mieszkają, pracują, studiują. No tak, to jest... No co pan o tym pan myśli? Pan poseł Hoffman jest w moim wieku i trudno mi się odnosić do jego uwag, tym bardziej, że one były nie na miejscu. Czyli nie możemy mówić, że jest niedojrzały, bo patrząc na pana, to raczej wykazuje pan pełną dojrzałość społeczną. No, nie jest mi oceniać samego siebie, natomiast uważam, że takie wypowiedzi są no, nie na miejscu i nikogo nie powinno się tak określać. Natomiast myślę, że ludzie, którzy mieszkają na wsi czy na terenach wiejskich, wiemy, że na wsi to nie tylko sami rolnicy. Ludzie z przyjemnością mieszkają w spokojniejszych terenach. Myślę, ale że rolników się... też właściwie nie, chyba nie powinno się obrażać. Nikogo prawda? Się nie powinno obrażać, natomiast ja chciałem zwrócić uwagę, kto mieszka na wsi, że to są ludzie tacy sami, jak i w mieście, a ani jednych, ani drugich nie powinno się obrażać za to, że się mieszka w określonym miejscu. Myślę, że tu się schodzi do jakiegoś podziemia moralnego. A miał pan kiedyś kontakt osobisty z panem Hoffmanem? Oczywiście, on także działał w strukturach młodzieżowych Prawa i Sprawiedliwości. W młodzieżowej polityce jest tak, że my naprawdę dobrze współpracujemy ze sobą i z SLD, i z Platformą, i z PiS-em. Z PiS-em jest tak naprawdę najgorzej. Z nimi mamy najmniejszy kontakt. Nie wiem, być może są najbardziej obserwowani i mają najmniejszą suwerenność w porównaniu ze swoimi starszymi kolegami. Przykładu, każda partia ma swoją organizację młodzieżową. Tylko PiS nie ma swojej organizacji, która działa samodzielnie w oparciu o swój statut. Czy PSL, czy SLD, czy Platforma, ich młodzi demokraci. To chodzi o kontrolę nad działalnością organizacji młodzieżowych. Zawsze młodzieżowcy sobie mogą na więcej pozwolić, mogą mieć bardziej jaskrawe wypowiedzi, natomiast tego wpisu nie ma. Jak widzimy chociażby radnego Mastalerka, który jest także szefem organizacji młodzieżowej w PiS-ie i działa ze mną w sejmiku. No, jego wypowiedzi są kalka w kalkę z tymi, które prezentuje pan Kaczyński czy pan Hoffman. Jeżeli spojrzymy na wypowiedzi innych szefów, czy choćby Darka Dolczewskiego z Młodych Demokratów, czy moje, czy koleżanki naszej Karoliny z SLD, no tutaj jest inne podejście. Młodzi zawsze, że... Wolno więcej. Mogą więcej i mają prawo mówić co innego, bo urodzili się w innych czasach, wychowali się już w wolnym kraju, nie są zdeterminowani przeszłością. No wolność ma inne prawa po prostu. Oczywiście. Panie marszałku, musimy kończyć w związku z tym. Bardzo proszę dwa zdania na temat jarmarku wojewódzkiego, który państwo organizujecie, bo trochę czas nas goni. Cieszę się, że o tym mówimy, bo to jest taki markowy produkt naszego województwa. Na jednej ulicy możemy spotkać każdy nasz powiat, gminę, miejscowość wraz z jej kolorytem i różnorodnością. Ja szczególnie polecam inauguracyjny koncert Grzegorz Turnał i Przyjaciele. Dla słuchaczy Radia Piotrków mam dobrą wiadomość, bo dzisiaj między 13 a 16 w Teatrze Wielkim można odebrać bezpłatnie zaproszenie ale na ten koncert. W Łodzi, w Teatrze Wielkim, można odebrać bilety. Zainteresowanie jest bardzo duże i myślę, że poziom artystyczny jest znakomity. Polecam ten koncert. Powiedzmy jeszcze, jarmark wojewódzki w jakich dniach, w jakich godzinach, gdzie? Inauguracja piątek wieczorem, zaczynamy od rana w sobotę, śniadanie samorządowe, a później wszystkich zapraszamy na ulicę Piotrkowską. Dwie sceny, 110 stoisk, 11 delegacji zagranicznych. Naprawdę można wiele powiedzieć. Zapraszam na stronę
Urzędu Marszałkowskiego i pod stronę, która jest poświęcona tylko jarmarkowi, naprawdę wiele cennych informacji możemy tam dostać. I z tego, co ja wiem, załatwiliście bardzo fajną pogodę, mówiąc kolokwialnie, ma być słonecznie i ładnie, więc powinna impreza się udać. Na pożegnanie lata myślę, że idealna pogoda. Dariusz Klimczak, członek Zarządu Województwa Łódzkiego, odpowiedzialny za politykę zdrowotną, a przed chwilą zapraszał Państwa na Jarmark Wojewódzki. Do usłyszenia i do zobaczenia w takim razie, Panie Marszałku. Dziękuję Pani, dziękuję Państwu. Do usłyszenia.